Siema, z tej strony Wezif i witam was w ostatnim odcinku nagrywanym na zapas. Jest to nagrywane tego samego dnia co poprzedni, czwartkowy odcinek. I tak, dzisiaj przedstawię wam, co zostanie poprawione w aktualizacji 7.20. Więc zapraszam do oglądania. Jeden z pracowników Epic Games potwierdził, że update skupi się na głównych problemach, z jakimi borykają się ostatnio gracze. Na stronie Fortnite Polska jest krótka lista najważniejszych problemów, a więc pozwolę sobie to przeczytać. Problemy z trollkami. Ponowne otwieranie lotnisk samolotu, wyzwanie z zadawaniem obrażeń, poprawki dla Ghost Shots, naprawienie opóźnienia budowania, zacięcia dźwięku na Nintendo Switch. W sumie ja też je mam, także myślę, że też chodzi tutaj o każdą platformę, ponieważ mi się też zacina i tylko w Fortnite. Nie wiem, jak wy macie. Poprawki trybu ratowania świata. A więc tak, myślę, że odcinek mógł wam się spodobać i powiedzcie, kogo nie denerwują te trollki, to jest najgorsza rzecz. Chciałbym, żeby, nie wiem jak to może wyglądać, jednak prawdopodobnie zrobię tak, że trollka będzie na przycisk, na przykład E, ten do podnoszenia broni czy coś. Pamiętajcie o subie z dzwonem, lajku, wpadnijcie na moje inne social media, wszystkie są w opisie. Ja się już z wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć!